Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu uruchomiła rekrutację. W tym roku dokumenty można składać online lub korespondencyjnie. Wybór kierunku kształcenia to nieprosta decyzja, bo raciborska PWSZ oferuje ich aż 12, w tym także studia magisterskie. O szczegółach w materiale. Początek wakacji to zazwyczaj czas oczekiwania wyników matur. W tym roku będzie to nieco później, bo 11 sierpnia. Jednak uczelnie wyższe otwierają rekrutację, w tym także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, która oferuje wiele ciekawych kierunków. Posiadamy kierunki inżynierskie, takie jak automatyka i robotyka, zarządzanie inżynierią produkcji oraz architekturę. Na kierunku pielęgniarstwo kształcimy przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy, tak bardzo ważny, istotny zawód we współczesnych czasach. Jeżeli ktoś chce uzyskać bardzo rzetelne wykształcenie urzędnicze, to zapraszamy na studia na kierunku administracja i kierunku bezpieczeństwo państwa. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa posiada także Instytut Neofilologii, w którym studenci mogą poznać język niemiecki, angielski, a także czeski, a to wciąż nie wszystko. Warto również wspomnieć o kierunkach, które wywodzą się z wieloletniej tradycji kształcenia nauczycieli w naszych murach. Są to takie kierunki jak wychowanie fizyczne z bogatą ofertą specjalności, turystyka i rekreacja, czy też edukacja artystyczna. W naszej ofercie również jest kierunek pedagogika. Jest to jedyny kierunek pięcioletni, magisterski. Cieszy się on w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów. Rekrutacja już trwa. W tym roku tylko internetowo lub korespondencyjnie. Władze uczelni zachęcają do podjęcia studiów w PWSZ. Przede wszystkim kształcimy bardzo rzetelnie na kierunkach licencjackich i kierunku jednym magisterskim, czyli na pedagogice. Również oferujemy bardzo bogatą ofertę dodatkowych kompetencji zawodowych i uprawnień zawodowych. Nasze kształcenie, czyli kształcenie w naszej uczelni, odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Kształcenie jest bezpłatne. To jest bardzo istotne i blisko miejsca zamieszkania. Bardzo ważną informacją dla chcących studiować architekturę jest to, że jako jeden z nielicznych kierunków studiów wymaga egzaminu wstępnego, a te odbędą się w najbliższy czwartek 25 czerwca lub w poniedziałek 29 czerwca. Poszczegóły zapraszamy na stronę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.